Koniec z tą mapą, wojna! Pod koniec roku 1519 wybuchła kolejna wojna polsko-krzyżacka. Jedną z istotnych bitew było oblężenie zamku Zasłonka. Polski hetman Mikołaj Firlej na czele 5000 oddziału rozpoczął oblężenie Pałasłęka. W Pałasłęku była załoga krzyżacka w liczbie 2000 ludzi. Hetman Firlej zdobył Pałasłęk 29 kwietnia 1520 roku. Zwycięstwo! Puścisz moich ludzi wolno, jeżeli uklękną. Dobrze.